W oktagonie stoi 7 mężczyzn podających się za bokserów, ale tylko jeden z nich mówi prawdę. Co rundę będziemy eliminować jedną osobę, która według nas kłamie, tak aby zgadnąć, kto jest prawdziwym bokserem. Pierwszy luk na naszych fighterów. Ojojoj. Oj, oj. Nie. Wszyscy są. Wszyscy są. Od razu już zgadłem. Ja już wiem od razu, że trzeci z prawej nie jest bokserem. Dlaczego? To by było zbyt proste. Te skarpetki te krótkie, stópki, nie? Szukamy boksera i zapiszcie swój pierwszy numer na kartce pierwszy strzał. Nikt nie mówi tego ryja, nie ma. Napnij łapę trzeci z lewej, tak. Ten. Przed ramię, tak? No, przed ramię. To tak, nie wiem, napięty? Dlaczego przed ramię akurat? No właśnie. Tam się kuje, wiesz? Trzeci z lewej stoi jak bokser. Jedyny. Jadę szósteczkę. Ja dam na razie trójkę, bo widzę, że wy chłopaki... Ja też szóstkę dałem. Że wy chłopaki też poszliście za JJ-em, a moim zdaniem możemy się lekko zdziwić. Ja już tutaj bardziej w dwójeczkę kieruję z tego względu, że teraz troszkę zmienił pozycję, ale wcześniej tak stał mocno... Właśnie, tak? Ja tak samo jak ostry, tutaj właśnie dwójeczka najbardziej nam i tak groźnie, tak, że tak powiem. Nie? Także tak ma to coś. Stoi, nie? Tak tutaj wydzierany, też nie chciałbym się z nim boksować. Jestem totalnym pacyfistą, ale mam wrażenie, że z jedynku nawet ja mógłbym wygrać. Jedynkę to każdy z nas by najebał. No chyba, że Arturo. Arturo mógłby mieć problem z jedynką, no. Runda pierwsza, pierwsze pytanie. Jak się nazywasz, ile masz lat, w jakiej kategorii wagowej jesteś i jakie jest twoje największe bokserskie osiągnięcie? Numer 1. Mam 25 lat, nazywam się Jakub Prusak, waga średnia. No i w sumie tak trenuję boks 5 lat, twój projekt. Ogólnie jakby od razu po twojej mimice twarzy widać, że jesteś oszustem. Ty masz taki jakby nieschludny, nieestetyczny słowotok, stary, nie? Więc ja od razu skreślam cię, ty nie jesteś stary bokser. Jakby bokser by stoczył tyle walk, co ja, to też by, myślę, żeby tak gadał jak ja. A może i gorzej jeszcze. To nazywam się Fabian Lumi Przybysz. Trenuję od 16 roku życia. A ile masz lat? Z przerwami 25. No i teraz mam wagę 7,7, 7,8. Chcę wejść w górę jeszcze, 10 kilo chcę przy***ć, dlatego na razie mam jakby przerwę totalną, tylko trenuję. Ma taki slang bokserski, chcę przy***ć wagę 10 kilo, nie? Bokser wszechczasów, twoim zdaniem. Tyson albo Ali, musiałbym się zastanowić. Yes, typical, tak. Wymień jakiegoś boksera. No. Wymień jakiegoś boksera, no Tyson, no, ewentualnie Ali, nie? No. Krzyżka, to samo pytanie. Mam na imię Michał Dawiec, boks trenuję od 2018. Moim takim największym osiągnięciem sportowym to jest Mistrzostwo Polski, które zdobyłem w grudniu. Tego roku? Tak, to nie tego roku, tamtego. A czyli no można... Tamtego! Czyli tego roku. Gdzie były mistrzostwa? W Ząbkach, albo w Żarach, nie pamiętam już, na Z było, niestety. Wygrał zawody Mistrzostwa Polski i nie pamiętam miejscowości, gdzie to było. No to siemanko, Przemek, lat 28 z Wrocławia. Trenuję od 2014, to już prawie 10 lat. Największe osiągnięcie to uważam, że w boksie zawodowym bilans zerowy jest zajebiste osiągnięcie, więc... Że zero walk. Że zero walk. 5 do 5 oczywiście, nie 0 do 0. Jeżeli tutaj mamy boksera, który ma staż co najmniej 2-letni, 3-letni, to jest w stanie opowiedzieć na ten temat więcej niż jedno zdanie. Czwórka X, tak? Tak, tak to się robi w kółcach, tak? Dobra. Boksdelowi nie podobało się, że nie opowiedziałem mu, jak się przebieram w szatni. No a ty zajebałeś tylko jedną sentencję, że cycerenujesz boks. Sorry, ale moim zdaniem jesteś impostorem. Numer 5 poprosimy. Cześć. Ja nazywam się Mirosław Herba, mam 31 lat, mieszkam w Tychach. Boksem zajmuję się od 15 roku życia. Moim największym osiągnięciem w tym sporcie jest zdobycie Mistrzostwa Śląska w Mysłowicach w 2020 roku. Okej, a to mistrzostwo z jakim wynikiem to było? To była jednogłośna decyzja. Pamiętasz punktację? Nie. Wymień najbardziej popularny klub mieszanych sztuk walk w Tychach. Bastion Tychy. Okej. No i co? I teraz odkreślamy. Teraz na piątkę. Nie wiem, czy piątka się bije, ale na bank tą bił teścia. Mam na sobie twardą zbroję, ale muchy bym nie strzydził. Dobra, poprosimy numer 6. Witam Państwa. Jestem JJ, mam 23 lata, od 3 lat trenuję boks. Teraz będę miał pierwszą walkę taką fajniejszą, bo na gali... Wiesz, ty nie jesteś z Polski. Urodziłem się w Polsce, ale mój tata jest Nigeryjczykiem, moja siostra urodziła się w Izraelu, moja mama jest Polką, a mam brata bliźniaka jeszcze. A twój tata podziela twoją pasję do boksu? Nie wiem. Cel twój może w karierze boksera? No na pewno mieć fajny nos, bo też jestem modelem, no ale to raczej się nie uda. Ja zacząłem 2 lata temu, to po prostu sobie ćwiczę, żeby... A mówię, że 3.
No tak. Okej. Okay. Ty jesteś modelem, nie jesteś bokserem. A, byś się zdziwił. Moim zdaniem jest tylko modelem i nie ma nic związanego ze sztukami walki. Jestem bokserem, co ja się tutaj będę produkował? Cześć, jestem Artur, mam 23 lata. Boks zacząłem trenować 5 lat temu, ale tak regularnie trenuję go od 3 lat, bo wcześniej trenowałem jeszcze i piłkę, i judo. I pad ci się rozładował, były na PS5. Człowieku. Trochę chcę łamać ten stereotyp, że każdy bokser jest przygłupi, nie? Ja się nie utrzymuję z boksu i ja też poza boksem też pracuję w marketingu. To nie jest tak, że wiesz, ciężko się utrzymać. Bo jesteś marketingowcem. Tak, jestem marketingowcem. Oszust z siebie. Czyli dobrze gadasz, sprzedajesz. Fajnie, że to powiedziałeś, stary. Wy wszyscy myślicie, że bokserzy mają tylko tu, tu i tu. A to trzeba mieć tu przede wszystkim, no. To co, wybieramy? Wybieramy, tak. Bardzo mi się to podoba, że boks do dzisiaj przejął lejce i prowadzi ten film, bo mnie masakrycznie bolą zęby. Także proszę bardzo, zagłosujmy. Artur. Ja bym chyba zagłosował za siódemeczko. To jest po prostu takie nieoczywiste, a wydaje mi się, to że... Może byśmy się wytłumaczyli zasady tego. Mnie jedynka na przykład ja nie też, przekonał. Ja zostajesz wydolony przeze mnie. Tyś? To ja bym chyba gdzieś celował w czwórkę. To wyrzućmy jedynkę. Dzięki wielkie. W sumie nie wiem, o co im chodziło. Przecież ja jestem prawdziwym bokserem. Mam sylwetkę 10 na 10. Jakby... Wiadomo, jeszcze te ruchy są takie w sumie szybkie. I runda druga. No dobrze, to też po kolei możemy zacząć od pana numer 7. Dlaczego zacząłeś ćwiczyć boks i ile już ćwiczysz w ogóle? Moment pierwszy, kiedy zacząłem trenować boks, był jeszcze w liceum w Szczecinie. Dlaczego zacząłeś ćwiczyć boks? Tak naprawdę boks u mnie się wziął z siłki, a że na siłowni mieliśmy tam po prostu taki klub mniejszy bokserski, to zaczęliśmy chodzić na grupówki, potem wyjechałem na studia i tam zacząłem boksować po prostu, bo znajomy z pracy mnie zaciągnął najpierw na siłkę, potem znowu na boks. Nie odpowiada na pytania, tylko opowiada swoje historie życiowe. Co nas to obchodzi? Mój imiennik Artur, powiem szczerze, że jest zdecydowanie za miły. On mi bardziej pasuje na jakąś, nie wiem, muzyka? Bokserem nie jest na pewno. Dobra, numer 6 może. Gdybyś miał dać mi jedną radę, żebym się lepiej bił, co byś mi powiedział? No dalej. No i... Okej, dobra. On to jest gość, kurde. Nie no, jeżeli chodzi o JJ, to w ogóle zdziwił mnie w chuj, nie? Kompletnie mnie nie przekonał tą radą. Napierdalaj. Piąteczka. Jak był na twój dzień treningowy? No, w poniedziałek klata. Pracuję również na etacie, także 5-6 razy w tygodniu ćwiczę na przemian, robiąc treningi bokserskie i wplatając to również treningi siłowe. Ale jesteś bokserem semi-pro. Takim średnio zaawansowanym. Bardziej amatorskim. Ale zdajesz sobie sprawę, że treningi siłowe negatywnie wpływają na... Tak, tak, tak. Natomiast fajnie być i umieśnionym, i trenować sporty walki. Jeżeli to robisz na prosto, tak najbardziej. Piątka to jest tylko i wyłącznie kulturysta. Mam trochę więcej masy mięśniowej, ale to od treningu bokserskiego. Artur, masz pytanie? Tak. Przede wszystkim może ja się wetnę w zdanie. Przepraszam! Żaden z nich na pewno nie jest bokserem, bo żaden bokser nie nazwałby się bokserem, tylko pięściarzem. To po pierwsze, primo. Po drugie, kolego od drugiej. Skreśliłeś mnie za długie włosy. Ty uważasz, że pięściarze nie mają długich włosów, tak? Kolego od drugiej! Ojojo! Ja od razu zdementuję to, bo Casio przede wszystkim, on wprowadził taki trend, że na boksera powinno się mieć pięściarz, ale znam multum trenerów, którzy mi to wyjaśniali, że normalnie gadają na boksera, bokser. Jakby. Zależy od trenera, każdy trener starej daty ci nie nazwie cię bokserem. Od razu mocno na nas wjechał, widać, że tam charakter nie chciał tutaj podejść, no ale potem się posypało. Mówi się pięściarz, a nie bokser, amatorka. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że jak była przerwa, to nagrałem to, jak tam pompki robiłeś, kombinowałeś coś i czuję, że jest takie na siłę pokazane. Za kulisami. Tak. Mam 30 sekund szybko zrobić parę pompek, nie? Co tu jeszcze robi bokser? Macie skakankę! Stary, ja nawet nie wiedziałem, że ty to widzisz. Tam. Możesz cofnąć się do tyłu, bo prawdopodobnie odpadniesz. Ja biorę trójkę, bo mam pytanie do niego. Okej, dobrze, proszę bardzo. Bo ty powiedziałeś, że twoim autorytetem, znaczy nie powiedziałeś tak, ale twoim jednym z autorytetów w świecie boksu jest Mike Tyson. Nie, to nie ja. Ja to nie powiedziałeś. To dwójka, tak? Powiedz mi, Mike Tyson ma swój specyficzny styl walki, który ma swoją nazwę. O kurwa, coś dał. Pamiętam, jak to wyglądało, że on zjeżdżał z tych. To pokaż to. Kurwa, no nie jestem Mike Tyson, nie? On wchodził jak w sierp, chyba dół. Nie pamiętam całej kombinacji, tam było 7 ciosów, kurwa.
Nie? Ale nie pamiętam co jej kombinacji. A ty umiesz to zrobić pewnie, znaczy, nie? To w ogóle nie o to chodzi. Ja wiem o co ci chodzi. O ten styl, który jest wzięty też z innego jakby sportu. Chodzi ci o styl pick-upu. I to jest też wzięte ze szermierki. Chodzi to o pracę nóg. Tam się to wszystko wywodzi z miecza. A Mike Tyson na nogach był świr. Trójka wyleciał z takim tekstem, że może on jest szermierzem, a nie bokserem. Eliminujemy. Ja nadal zostaję przy czwórce. Ja siódemę. Ja jestem za panem numer 5. Mi się wydaje, że kuje dupa, ale na pewno nie. A kto nie kuje? Ty kujesz, ty kujesz, ty kujesz. No i ty na pewno też kujesz, tylko się nie przyznajesz. Ja zupełnie szczerze głosowałbym na JJ'a, ale zostanie jeszcze, więc wyrzucimy siódemkę. Zbyt miły byłeś. Zbyt aż miły. Tak? Serio? Także niestety siódemka, dziękujemy. Dzięki. Jeszcze nie widziałeś moich ruchów, a już się mnie pozbyłeś. Zobaczymy po nagrywkach, jak się ruszasz i jak ja się ruszam. Ja tylko walkę się nie umiem robić tak szczerze. Serio, jak wyjdę do okna, ja nic nie potrafię. A oni zapłacili nam za mnie w kusie, no. Które ja zarobię. Kto to telefon? 29 września Fame Friday Arena. Ostry kontra Crusher. I Boxer kontra... Tak mocno. Dobrze, moi drodzy, runda trzecia. Zaprezentujecie nam w tym momencie walkę z cieniem. Ostry jest w tym bardzo dobry. Ostry, pokażesz coś? Nie. Mogę pokazać troszkę, no. Moi drodzy, ale poprzeczka będzie tak wysoko postawiona, że nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Że się muszę zrobić, tak? Tak, o kurde. Dwójka, nie śmiej się, z dwójką mi tam ostatnia łapka. Bardzo fajnie, nie, kolego? O, koleżko. Widziałeś, pa? O, Czar, kurwa! Nie chcesz to podzielić, nie chcesz to podzielić. Żartuję. Co to był za liść? Uderzyłem ostrego lewą ręką, ponieważ gdybym mu prawą zasadził, myślę, że już ciężko by było stąd wyjść o własnych siłach. Niech nie fika, bo go wyjaśnię jak Błońskiego w oktagonie. Od szósteczki zaczniemy, od drugiej strony tam, żeby trójeczka został dalej. Napierdalaj. No to jest. Ale widać, że udaje specjalnie dla kontentu. Pistka 1 na 10. Nie wiem, nie znają się. Ani by tacy specjaliści. Piąteczka, walka z cieniem. Pewny, lewy, prosty, mocny. Głowa odkryta, niepełne skręty. No, są szczękę, wiesz? Piątka to jest mój faworyt. Te gesty, te ruchy rękami. Czwórka, to mnie ciekawi najbardziej szczerze. Sierp bez skrętów, złe chodzenie na nogę. A bardzo niestabilna pozycja. Ale jak to poprawiają? Bóg znaje, co ty pijesz? No ten ziomek z długimi włosami, no jakby dajcie spokój. Dobra, trójka, wbijaj. 10 kilo na plan. Tu jakby stał ostry, to bym tylko zrobił tak. To byś k***a się obudził w szpitalu, nie? Coś się rusza, coś skacze, coś tego. Tu tak dobrze się oglądało. Złapaj haczyk. Dawaj dwójeczkę. Ja to coś tam potrafię, nie? Zobacz. Słyszysz jak gwizdzę? Panowie. Ja jestem za wyeliminowaniem numeru 6, bo najsłabiej poradził sobie w tej konkurencji walkiście. Ja też jestem za szóstką, panowie. Dobrze, nie będzie. Dobrze. Trzy szóstki. Trzymaj się, JJ. Hasta la vista, do zobaczenia. No i wyrzucili boksera. Z racji tego, że Boxdel jest naszym gościem w rundzie czwartej, przyprowadzi z wami trening. Boxdel mówi. Robimy tak jak grę Simon mówi. Okay. No to w takim razie, panowie, połóżcie się na brzuchu i robimy pompeczki i zadajemy pytania. Dawaj czwórka. Nazwisko boksera na C. Piszko, a nie, to jest... Teraz tak, wstań i dwa lewe proste. Dwa lewe proste. Lewy, lewy. Dawaj, dalej. Lewy, lewy, prawy. Dobra, jak z tlenem? Piątka? Jeszcze w porządku. No dobra, moim zdaniem tutaj też już można wyeliminować osobę. No bo czwórka jakby, mimo że nie usłyszał to... No nie, no czwórka ewidentnie te włosy. Ja się interesuję boksem akurat, pięściarstwo to jest naprawdę... Wszystkich znam i nie ma takich z długimi włosami. Takie włosy mogą też służyć jako trzecia ręka. Głosujemy, Artur. Czwóreczka będzie chyba, no już... Czwórka, czwórka. Czwórka, czwórka. No, czwórka, czwarta, no to czwóreczka. No, czwarta. Trzymaj się czwóra, ale nie było źle, stary. Nie, dobrze. Było tragicznie. Runda piąta, zapraszamy do woreczków, pokażecie co potraficie na workach. Tylko ty piątka bierz tak na 50%, żebyś worka nie m***ł. Każdy z nas ma już teoretycznie swojego faworyta, nie będziemy też poszukiwać ludzi. Piąteczka, no. A, piąteczka. Że piąteczka to jest prawdziwy bokser. Zacznijmy w takim razie od piątki i chcielibyśmy zobaczyć kombinację dwa lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp i prawy dół.
Lewy. Tak. Sierp i prawy. Dawaj. To jest taka kombinacja, która właśnie pokazuje, że jeżeli nie jesteś bokserem, ciężko połączyć tą kombinację, żeby zrobić to płynnie. I się zacina po prostu, nie? Zacina że robi się, tak. Lewy i myśli o tym, jaki cios dopiero wykonać, nie? No, szybko łapie, jakby był dobrym bokserem. Mam wrażenie, że ten lewy prosty od piątki to bym je z**ł jednym strzałem. Tym lewym prostym to by znokautował i mnie, i Artura w jednym momencie. Dwójeczka, dawaj. To zrób, stary, sobie dwa razy lewy, lekko. Prawy prosty zerwi i uderz mocnego lewego i prawego sierpa. Takie dwa zaczepne lewe, prawy zerwi, o! Kurna! Zerwi, zrywaj te sierpy tylko. Go! Jeszcze raz. Mógł coś trenować, wujeczko, O, piłkę jakąś czy kosza. Dobra, ale nie było źle, dwójka. Naprawdę jest, powiem ci... Średnio. Byliście na dwóch treningach i gadacie, jakbyście coś wiedzieli. Kurna, chłopaki. I teraz trójeczka. Zrób twoją najbardziej popisową akcję. O, to jest tylko jeden cios, tak by w sumie... Nie. Zrób z rotacjami jakimiś takimi... Zrób po prostu akcję. Pij po prostu cały czas jakieś techniczne rzeczy. I popatrz, i zobaczcie teraz tak, dlaczego... No, już tego, że tutaj już jakby jest pewniakiem, to pokazuje samo chodzenie na nogach, stary, pokazuje tam. Nie musisz widzieć w ogóle, że on boksuje. Tak. Dobra, no dwójeczka mógł coś trenować. Ale przy dwójce to... Ciekawe. Trójka przoduje w wielu aspektach, ale mam wrażenie, że coś nie do końca. Może jest jakiś pasjonatem boksu lub coś w tym stylu. A skąd on to wie? Moi drodzy, tak jak wspomniałem, raczej wiemy, kto jest naszym bokserem. Oczywiście jest nim piątka, dlatego piątka przejdzie do finału razem z trójką i zobaczymy, jak sobie poradzą w sparingu na samym końcu. Także naprawdę dwójeczka. Dziękujemy. Ja nie wiem, za co ja wyleciałem generalnie. Dla kontentu to musieli zrobić, bo... O, to będzie fajniejsze, że bije się duży Goliat z Dawidem. Goliat? Przecież ja wcale nie jestem taki duży. Dobra, jest git? Gotowi? Bijcie sobie piątkę i jazda. Mówię, że piątka. Oszukał nas. No w taką łydkę jak uderzył, też bym się przewrócił. Jaka to jest różnica wagowa? 30 kilo. Ale piątka też, kurde, dynamika jak na taką masę. Troszkę w drugą stronę, dobrze. A to jest do jednego takiego potężnego ciosu. Piąteczka się przebija przez gardę. Oj! Dawaj piątka, jeden dobry cios, nie ma go. Ej, podoba mi się to. Czuć różnicę kilogramów, nie? O, jest też zasięg większy jeszcze chyba. Ej, fajnie się odsunął, nie? Ale wiecie, o czym wie trójka? Trójka wie o tym, że piątka za chwilę spuchnie. I wtedy trójka wejdzie. Ale kusi! O! Żyjesz? Jest git, czy nie? Siadłem na grob. Serio? Serio? Zamień go teraz! Wchodzi ktoś do trójeczki, panowie. No dobra, dwójka. Chcesz? Mam ich pozabijać, mnie chyba. Ej, zróbmy tutaj mały fejm. No. JJ uznał, że wchodzi generalnie do trójeczki. Ale dziękujemy piątka, bo było zajebiście, naprawdę. Piątka, no! Samo podjęcie rękawic fajne. No jeszcze na chwilę wrócił do nas JJ, który zawalczy z dwójką. Co-main event. Jak ostry z wojskiem na kolejnej garnicy. Piątek, 29 września na Netto Szczecińskiej Arenie. Moi drodzy, link znajdziecie w opisie, kupujcie z pay-per-view. Ale jedyneczka... Niepozorny taki był, a ty co-main event, moi drodzy! Panowie, tak samo delikatnie! Delikatnie, panowie! Ej, ale fajne jest to, że... Nie, poczekajcie, dobra. Znaczy, będzie się bić, ale wiecie... Lejcie się normalnie! Ej, JJ też wygląda, jakby coś tam gumał trochę. Ej, JJ wcale nie... JJ, kurde, JJ! Oj, niezły jest JJ. Ej, JJ dobrze się rusza. Dobra, tu mi się wydaje, że ten, bo tu jakby nie ma też... Trójka, jeszcze JJ.
JJ Strujecko. Dobra, let's go! Let's go! W sensie, bijcie się w chuj! Zodcin, kamera za lekko! Ale Trójka już zauważył, że JJ zaczyna mucić i mi się wydaje, że Trójka też zacznie trochę mocniej. Fajnie, dobra, to jest fajne. Chłopaki naprawdę fajnie wyglądają. 30 sekund! Kurde, ej, ale... Dawaj, JJ, psycha! Dawaj, JJ, mental! JJ już ma, już tlenowo... JJ, na co ty robisz? Tam jest, jesteś serducha! Dobra, pycha, to jest to. Zajebista walaczka! Mega to wyglądało! A JJ, ty się trochę spompowałeś później, nie? Troszkę. No... Ale fajnie. Ale dobrze fajnie się ruszaliście, naprawdę panowie, no. Ale spoko, fajnie daliście. Fajnie, sportowe. Wielkie brawa, uwagi. No moi drodzy, jesteśmy po walkach, które w sumie trochę mnie zdziwiły, nie ukrywam. Bo JJ, się... co ty żeś zrobił? Dlaczego ty żeś tego nie pokazywał wcześniej? No po co? Żeby wygrać na przykład. Oszukał nas trochę. W każdym razie, naszym finalnym głosem definitywnie jest Trójka, no nie? Tu się nie ma co oszukiwać. I generalnie, czy to jest prawda? Okaże się już za chwilę, panowie, prosimy o prawdziwego boksera, żeby wystąpił przed szereg. No dobra, dobra. Ale nie na PlayStation, Ty jesteś muzykiem, chłopie. No właśnie. To ja jestem bokserem? Nie. Nie, wiedziałem. Nie? Patrzą mnie. Fortnite move! Nie, no naprawdę to nie. Dobra, Trójka, pysk. Dziękuję bardzo. Wiedziałem od razu. Dziękuję bardzo również swoim kolegom, z którymi mogłem walczyć i z tymi, którymi tutaj byłem. Bardzo fajni koledzy i szacunek dla nich. Dziękuję bardzo. Pięknie. I dzisiaj to było na tyle. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i następny film za 3, 2, 1.